No, zaraz sprawdzimy naszego budowlańca, czy dobrze. Co jakby postawić? Teraz się nie zdejczyłem. Mecz meczem, ale pynki same się nie zrobią. Siemanko, dzisiaj szósty odcinek robienia siłowni w chlewie. Na początku, jeżeli oglądasz ten film, to zostaw subskrypcję, bo no ciebie to nic nie kosztuje, mimo że pomóc w rozwoju kanału, także dzięki za suba. I co? Wczoraj robiliśmy porządki, wyczyściliśmy te wszystkie pozostałości, które zostały po wylewaniu posadzki, po tych zamurowaniu okien, drzwi, także już jest czyściutko. Co jeszcze robiliśmy? Czyściliśmy te ściany ze starych tynków, no bo jednak ten tynk był stary i no i odchodził, także nowy tynk by się w ogóle nie trzymał, także to, co odchodziło, wyczyściliśmy. Pozamiataliśmy też wszystkie te pajęczyny, niepajęczyny, także ściany są przygotowane do gruntowania i dzisiaj będziemy właśnie gruntować, a jak zagruntujemy, to tam chyba 24 godziny trzeba czekać, z tego co tam pisze chyba na tym gruncie, i jutro będziemy zaczynać już tynkowanie, także zabieramy się do roboty. Teraz przed tynkowaniem trzeba te wszystkie ściany oczyścić, żeby tynk się trzymał. Później jeszcze zagruntujemy i co? I będziemy powoli tynkować, ale to raczej nie dzisiaj. Dobra, ściany pooczyszczane, podłoga zamieciona, także no już zaczyna to fajnie wyglądać. Jak już otynkujemy ściany, to będzie luks. Teraz jeszcze tylko na ściany trzeba będzie położyć grunt, żeby te tynki się trzymały, bo no te pustaki nieciekawie wyglądają z tej strony, ale będzie dobrze. Pisaliście w komentarzach, żeby do gruntowania użyć tego upryskiwacza, także zaraz wlejemy grunt i zobaczymy, czy to będzie lepiej szło jak pędzlem. Ej, no kurde, macie. No pasowałoby. Będzie szło? Kurde, już zaglądaje, co tu się dzieje? Kurde, jak to jest z kamieniem? No pisze, że to jest grunt z kamykiem. Przejdzie przez to? Kurde, zaraz zapcham ten spryskiwacz, będę miał. Kurde, nie wiem teraz. Kurde, nie wiem jakie tu jest. Jakie tu jest szerokie te. Jak to jest kamień. No właśnie, jest cieniutko. A co, później się nie da tego przeczyścić czy coś? W razie jakby. To nie skupisz drugi. Żaden problem. No to już kurde. Kurde, nie wiem. No powiem ci, że ja nie wiem. Ja pierdzielę. A jak tak weźmiesz w ręku, to czuć te kamyczki, czy nie? To kurde. A weź spróbuj jeszcze. Czy dobre? Dobra, leje. Co będzie? Najwyżej jest zawsze ten. I spokój. Nie wiem, cały raz? No nie, bo jak nie będzie szło, to co z tego? Kurde, no ciekawe, że to będzie szło. Nie. Thank you.
Ej, idzie ładnie. Ja? Dobra, będę tego. Czekaj, ja to pompuję. Mi się wydaje, że tego będzie bardzo dużo szło. Tak? Mi się wydaje, że tego będzie bardzo dużo szło. Może ja będę tak pryskał, a ty... Kurde, to słabo daje. Chyba, że jeszcze muszę pompować. Czy ja tak robię, a ty pędzlem będziesz jechał? Może tak być. Ja napsikam. Proszę! I co, będzie? Powiem ci, że ja myślałem, że jak będę psykał, to będzie tak fajnie szło. Tu to tak... Ale już to, co wlałeś, też poszło. Już 20 litrów poszło. Jeszcze 100 litry i... Kurde. W sumie tego aż tak trzeba było dodawać? Nie? Co? Tego gruntu. Czy co? Nie wiem, jaką warstwę nawet dawać. No tak o mniej więcej. Tylko no widzisz, że to nierównomiernie się rozprowadza, nie? A strój pędzlem teraz przejechał. To dobra, ja to... Widzę, ładnie się pędzlem rozprowadza. No co, nie lepiej? Patrz. A, że lać i od razu sprowadzać? Nie wiem. W sumie, w jednej ręce to? To samo mogłeś robić wiatr, lami sam oczu. Dobra, ściany zagruntowane. Teraz trzeba czekać 24 godziny, żeby grunt wysechł. Jutro działamy z tynkami. W ogóle zima zaskoczyła, także może zamiast robić siłownię w sobotę, to kulik jakiś zrobimy. Nie? No, zaraz sprawdzimy naszego budowlańca, czy dobrze cegły postawił. Trzyma się. Także ściana się nie zawali. Dobrze. Dobrze domurował. Robił w Anglii 20 lat to. Jeszcze pisaliście o tych oknach, że czego zamurowaliśmy, to zamurowaliśmy, no bo kurde, żeby zostawić okno, trzeba byłoby kupić okno jakieś plastikowe. To też jakieś dodatkowe koszty, także na razie robimy to jak najtańszym kosztem. Może kiedyś jakieś okno się wstawi, ale na razie jest to okno niepotrzebne, bo i tak będą się świeciły lampy. Więc okno jest... Tak, właśnie no. A tutaj wentylacja i tak będzie, także okna na razie są niepotrzebne. A te okna co były, to nie mogły zostać, bo to były takie okna stare, drewniane i całe ciepło by uciekało z pomieszczenia. Zaprawa tynkarska zrobiona, także zaczynamy powoli tynkowanie. Zaraz będzie zacierane. To. Wykonać to zadanie jak najlepiej potraficie. Mamy nadzieję, że będziemy się po 90 minutach tego meczu cieszyć ze zwycięstwa. Przed nami pierwsza połowa meczu Polska Arabia Saudyjska na Krzyżówka. Serdecznie zapraszamy my, a także nasi komentatorzy Jacek Lastowski i Maciej Rzewa. Do dobrej zabawy. Musielibyśmy się ubrać na ciebie, bo ja nie. Mecz meczem, ale... Tylko same się nie zrobią. Cierpliwość biało-czerwonych. Jedna akcja, skuteczny atak. Teraz druga sytuacja, dobra sytuacja. Teraz, tak jak powiedziałeś, zabrakło trochę zamknięcia akcji.
Kwadra z MRN, może się podsiekły na jedyny pierwszy meczu. Dobra, Mateusz tu rzuca, także zobaczymy, że to rzeczywiście takie ciężkie rzucanie tej zaprawy na ścianę, bo mówi, że nie dasz rady, nie dasz rady. Kwadra, zobaczymy. Czekaj, z tej strony mówisz, tak? No, z tej. Jak? No dajesz, kurde. Ale od dołu do góry, tak? Od dołu do góry się stara, no. Lux! Pani idzie? Ale ci to idzie. Widać, że murasz, nie? O, o proszę. Teraz tak. Ja bez serio, to nie jest tak. No się tak wydaje, że to wiesz, że to co to... Że tak fajnie, lekko idzie. Jak ty to rzucasz, tak fajnie to idzie. No trzeba tak, ty bardzo ci w górę to idzie, musisz tak od dołu taki... A ty jak rzucasz, to ruch taki płynny musi być. Ja tak chyba kiepski idę ze mnie murasz. Ale to jest takie głupie. Spokojnie, jeszcze trzy ściany ci zostaje, ty się nauczysz. Wiesz, ty jak rzucasz, to będzie taka pełna zbita ta, nie? I to fajnie się, fajnie się... Fajnie się trzyma. A patrz, a u mnie idzie takie... Bo idzie rzucasz. Jest płynny ruch od dołu do góry. Już wiecie, czego się nie pchną tu do prac takich budowlanych. Ja tam wolę zrobić zaprawę. Okna powywalać. No. Dawaj, ja dawaj. Jestem stolarz, nie murarz, kurde, co ty O proszę, ale się trzyma. Patrz, to rzucę. Ale będzie tynk. Teraz się będzie tynk trzymał. Nie ma co, naprawdę. Można? Mówi, że ale trudno, że nie da rady. Pierwszy raz rzucane i od razu. O. I tak zostawiamy. Na wyżej, po tą ścianę. To już sobie sam zrobię. Nie no, to już zrobił, to już krótka ściana to. Dobrze, że jej pokazałem, jak to jest. Teraz będzie ładnie szło. Tutaj ściana na razie schnie. Wyschnie, to będziemy zacierać, a ta ściana, kurde, straszne są szpary. Tutaj, gdzie jest łączenie tych pustaków, trzeba no tą zaprawą tenkarską najpierw to wypełnić i dopiero później będzie można zarzucać, także no za dużo dzisiaj nie zrobimy. Czajcie, że krowy to wszystko wylizały? Tutaj normalnie to był o taki tynk jak tam, normalnie był tynk. A krowy jak tutaj były wcześniej, to patrzcie, wylizały cały tynk i jeszcze wylizały tą zaprawę, która była pomiędzy pustakami. Ciekawe. Po tym jak ekipa w ogóle odwiedziła moją siłownię, też mi pytacie w komentarzach, czy będę czekał teraz na kogoś innego. I powiem wam, że no kurczę, no chciałbym, żeby Mariusz Pudzianowski odwiedził moją siłownię. To jest takie moje największe marzenie, ale no chyba ciężko będzie, żeby Mariusz gdzieś przyjechał, bo nawet widziałem kiedyś chłopak jakiś biegał na TikToku i czekał na niego i Mariusz tam widziałem, nagrał jakiś filmik, ale do niego nie dołączył, także z Mariuszem będzie ciężko, ale nigdy nic nie wiadomo, także może kiedyś się uda. Możecie też pisać w komentarzach, kogo wy byście chcieli zobaczyć na przykład na mojej siłowni, z kim, żebym ja zrobił trening, oprócz na przykład Mariusza Pudzianowskiego. A ja w sumie mogę napisać do Mariusza jakąś wiadomość prywatną. Może akurat odczyta i przyjedzie na wioskę. W sumie też pochodzi z wioski, także podobne klimaty, może akurat się uda. Jedna ściana zrobiona, bo kurde, długo to schodzi i teraz też doszliśmy do wniosku, że no nie ma sensu tego robić na bardzo równiutko, bo jest strasznie nierówna ściana. I żeby tutaj było tak naprawdę bardzo równo, musielibyśmy jeszcze raz narzucać tę zaprawę tynkarską, a i tak na tą małą ścianę poszło 10 worków, także jeszcze kolejne musiałoby być 10, także no za duży koszt byłby tego wszystkiego i nie będziemy po prostu robić tego na równo, tylko będziemy tak
zacierać i będzie tak jak jest. W sumie powiem wam, że nawet lepiej to wygląda, bo będzie taki klimacik takiej kurde mordowni. Wtedy też może nie malowalibyśmy ścian, tylko takie zatynkowane ściany bez koloru już byśmy zostawili. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak wyschnie, ale na pewno nie będziemy tego robić na równo. Mówię wam, ściany w tym chlewie są tak krzywe, że trzeba byłoby dać, no nie wiem ile tego tynku, bardzo grubo, może taką warstwę gdzieś. Także odpuszczamy. Tutaj zalepiliśmy te nierówności. I co? W poniedziałek pewnie zaczniemy robić już tą ścianę, bo na dzisiaj wystarczy. Sobota, trzeba trochę sobie odpocząć. Pewnie od razu jeszcze ktoś będzie pisał w komentarzach, że lepiej płyty gipsowe, ale tutaj musielibyśmy dać płyty gipsowe te wodoodporne zielone, a jak patrzyłem na internecie, to jedna taka 2,60 na 1,20 kosztuje 40 parę złotych, także na całą siłownię trzeba byłoby wydać około 1000, więc też koszt byłby jeszcze nawet większy niż podwójna warstwa tego tynku, także dlatego nie damy tutaj też płyt gipsowych. Tak jest ładnie, kurczę, ale będzie klimat, zobaczycie, będzie elegancko. Także na dzisiaj to tyle. My już myjemy betoniarkę i taczki, także do następnego.